Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Nazywam się Michał Wróblewski, a moim i Państwa gościem jest dziś zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, poseł Radosław Fogiel. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, zacznijmy od publikacji, która pojawiła się dziś na stronie głównej Wirtualnej Polsce. Szymon Jadczak pisze: załoga samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie popełniła szereg błędów i do ostatniej chwili walczyła o bezpieczne lądowanie w Lublinie. Do zdarzenia doszło w trakcie kampanii wyborczej w czerwcu 2020 roku. Z raportu LOT powstałego po incydencie, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że dla załogi tego samolotu był to pierwszy lot o statusie specjalnym, a firma LOT w ogóle nie przewidziała szkoleń dla pilotów obsługujących tego typu loty. Krótko mówiąc, złamano tam procedury, piloci byli niedostatecznie przygotowani do tego lotu, no i przede wszystkim złamali procedury bezpieczeństwa, zbyt szybko, zbyt gwałtownie się zniżając, a na pokładzie samolotu był polski prezydent. Jak pan się odnosi do tej sprawy, panie rzeczniku? Czytałem ten artykuł. Trudno mi się jakoś specjalnie do niego odnieść, bo ani nie znam, nie miałbym skąd, nie mam prawa znać tego raportu, jeśli nie został on opublikowany, ani nie jestem ekspertem od procedur lotniczych, ani to nie dotyczy, mimo obecności na pokładzie, nie dotyczy to prezydenta czy kampanii wyborczej. Tak, to prawda, absolutnie tutaj wątków politycznych tak. Nie ma, bardziej chodzi o to, jak zachowywali się piloci. Jest opisywany w tym tekście i tam jest wyraźnie napisane, że piloci podczas lądowania w Lublinie złamali procedury bezpieczeństwa, doprowadzili do zbyt gwałtownego zniżania samolotu, niewłaściwego ustawienia mocy silników, w niewłaściwym momencie wypuścili klapy, lecieli zbyt szybko. Pewnie ci ludzie, którzy siedzieli na pokładzie z prezydentem Dudą na czele, nie mieli pojęcia o tym, że te procedury są łamane, ale jednak chyba problem jest, panie rzeczniku, i zastanawiam się, co na poziomie państwa można z tym zrobić. Z pewnością nikt na pokładzie nie miał o niczym pojęcia. Jeżeli zostały popełnione błędy, no to na pewno jest to coś złego. Jak rozumiem, procedury w locie zadziałały, stąd komisja, stąd ocena sytuacji, stąd raport, mogę domyślać. I no, zawsze najważniejsze musi być bezpieczeństwo pasażerów i to bez znaczenia, czy są to pasażerowie standardowego rejsu, wakacyjnego czarteru, czy pasażerowie VIP-owscy lecący lotem specjalnym. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, są inne instytucje odpowiedzialne, w tym międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i to one przede wszystkim z pełnym wsparciem państwa polskiego, one przede wszystkim dbają o to, żeby to bezpieczeństwo było naruszane. Może właśnie w większym stopniu to politycy, nawet prezydent, powinni bardziej zainteresować się tym, jak te procedury są przestrzegane albo w tym przypadku nieprzestrzegane na poziomie lotu, który jest przecież państwową firmą. Może pewna ingerencja jednak polityków w to, żeby te procedury wyglądały lepiej, pomogłaby sprawie. Tutaj mam mieszane uczucia, bo nie sądzę, żeby politycy byli najlepszymi ekspertami od procedur lotniczych i bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. To zawsze wiązałoby się z oskarżeniami o wtrącanie się, o próby jakiejś ingerencji. No i co mogą robić politycy? No mogą rzeczywiście na każdym kroku podkreślać, jak istotne jest bezpieczeństwo i że wygoda polityka nigdy nie powinna brać nad tym bezpieczeństwem góry. To chyba jest sprawa jasna i oczywista. No i oczywiście, wiadomo. Ja inaczej jeszcze sformułuję to pytanie. Czy na poziomie politycznym należy się temu przyjrzeć? Czy na poziomie politycznym wymusić pewne działania jednak, żeby te procedury działały lepiej? Zapytam wprost, czy przy takim podejściu do procedur, czy nie boi się pan, że przy takim podejściu do procedur któregoś dnia po prostu nie uda się bezpiecznie wylądować? Politycy, oczywiście, możemy założyć hipotetyczny scenariusz, w którym politycy przyjmują ustawę mówiącą, że ma być bezpiecznie i że należy przestrzegać procedur, ale to nie będzie żadna nowość. Do tego czytamy o jednym incydencie, więc trudno mi powiedzieć, czy można wysnuwać z tego wniosku, jakieś takie czy inne podejście do Znamy procedur. Incydenty, na czele z incydentem
z tragedią z 2010 roku. No a mamy sytuację, czytamy o sytuacjach, które znowu, no nie daj Boże, ale mogą w teorii doprowadzić do tragedii, tak jak do tragedii w Smoleńsku. No, ja wiem, że teraz po 2010 trudno mówić o czymkolwiek, co dzieje się w powietrzu, nie odnosząc się do Smoleńska, chociaż tam, jak wiemy, cały czas dyskusja się toczy co do konkretnego przebiegu i przyczyn. No, ale cóż ja mogę powiedzieć? No, na pewno sytuacji nie poprawi fakt, jeżeli polityk będzie przez ramię zaglądał, nie wiem, kontrolerom lotów czy pilotom. No, są procedury globalne dotyczące bezpieczeństwa. Każdy przewoźnik, niezależnie od tego, czy jest to LOT, czy jest to Ryanair, czy jest to Lufthansa, czy jest to jakikolwiek inny przewoźnik, musi się do nich stosować. A jeżeli cokolwiek poszło nie tak, to muszą być procedury wewnętrzne, które z kolei to wyłapią i naprawią ten błąd. I ja tak rozumiem fakt powstania tego raportu. Jasne, o którym pisze. Ale na przykład Polska Agencja Żeglugi Państwowej podlega Ministerstwu Infrastruktury, LOT podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych, więc to nie jest tak, że no, te instytucje są całkowicie niezależne od polityków. Więc ja się zastanawiam i po raz trzeci poruszę tę kwestię, czy może na poziomie ministerstw, no jednak powinny pójść jakieś działania za tym, żeby te procedury zostały ulepszone, żeby coś po prostu zmienić. Oczywiście, że nie są niezależne, ale mówimy tutaj chociażby w przypadku LOT-u i Ministerstwa Aktywów o nadzorze właścicielskim, nie nadzorze merytorycznym dotyczącym bezpieczeństwa lotów. I ja jednak nie chcę jak w jakiś sposób deprecjonować roli polityków, no bo sam bym piłował gałąź, na której siedzę, ale jednak uważam, że chociażby jeśli chodzi o PAŻP, czyli Agencję Żeglugi Powietrznej, raczej tworzenie procedur i ich przestrzeganie trzeba by zostawić specjalistom, a nie angażować w to polityków. No, takie jest moje przekonanie. To na koniec. Opozycja, no, czytając ten tekst, już komentuje, że no, mamy do czynienia, że to jest kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z państwem z kartonu. Czy pan podziela tę tezę, albo jak odpowie opozycji? No, to, że opozycja tak mówi, to nie jestem zaskoczony. No, jeżeli Piskle wypadnie z gniazda, to opozycja też powie, że to jest wina złych procedur i państwo z kartonu. Opozycja powinna sobie zdawać sprawę, zwłaszcza ta część opozycji, która kiedyś sprawowała władzę, no, że jednak to nie politycy decydują o tym, jakie decyzje podejmują piloci i jakie są regulacje prawa lotniczego. Ja wiem, że to jest teraz próba podpięcia się pod fakty obecności na pokładzie prezydenta Rzeczypospolitej, ale to nie ma nic do tego i mówię, bezpieczeństwo w ruchu lotniczym powinno być priorytetem dla wszystkich i jest sprawą absolutnie najważniejszą. Próba ugrywania na tym czegoś politycznie jest co najmniej mało rozsądna. Panie rzeczniku, panie pośle, przejdźmy zatem do polityki. 3 lipca w sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie, czego można się spodziewać, czym Prawo i Sprawiedliwość z prezesem na czele nas zaskoczy? Kongres odbywa się w Warszawie i nie planujemy specjalnych zaskoczeń. To jest kongres statutowy, wyborczy, wynikający z wymagań Statutu Prawa i Sprawiedliwości, kończącej się kadencji władz partii. No będziemy przede wszystkim dokonywać wyboru prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Rady Politycznej, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej. Do tego będziemy też dyskutować. Rozumiem, że nad zmianami w statucie dotyczącymi zmiany struktury funkcjonowania partii. Tak, jasne, żeby to była te formalności bardziej... zostawmy. Bardziej o tych sprawach politycznych, nawet personalnych bym chciał porozmawiać, bo ja rozumiem, że dzień później zmieni się coś we władzach Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, to prezydium Prawa i Sprawiedliwości zostanie najprawdopodobniej poszerzone. Jak rozumiem, Mateusz Morawiecki zostanie zastępcą Jarosława Kaczyńskiego, jednym z kilku wiceprezesów. Za każdym razem po rozpoczęciu nowej kadencji nowo wybrana Rada Polityczna wybiera prezydium partii, czyli wiceprezesów, przewodniczącego komitetu wykonawczego, w uproszczeniu sekretarza generalnego i
skarbnika partii oraz komitet polityczny. I tak będzie i tym razem. Jakie będą ostateczne decyzje Rady Politycznej, to jeszcze chwilę. Najpierw musimy wybrać Radę Polityczną na kongresie, no jasne. Później członkowie Ale Rady rozumiem, że premiera Ale Morawieckiego no, pan by widział oczywiście. jako wiceprezesa. Oczywiście myślę, że byłby bardzo dobrym wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że ma duże szanse, ale nie uprzedzajmy faktów. Jasne. Ja słyszałem, że jednak nie będzie tak, że Mateusz Morawiecki zastąpi Antoniego Macierewicza, bo tak się spekulowało w ubiegłym roku, że Macierewicz odejdzie, Morawiecki wejdzie na jego miejsce. Czy pan to potwierdzi? Może tak. Propozycje składu prezydium zgłosi prezes Prawa i Sprawiedliwości po Rozumiem. kongresie. To jego, Nie to uprzedzajmy jego faktów prerogatywa. zatem. Tak, a no wie pan, panie redaktorze, słyszeliśmy bardzo wiele spekulacji. Sam pan powiedział, że rok temu, więc to raczej bym to wszystko traktował w kontekście takiego próby zapełnienia czasu antenowego, mówiąc w uproszczeniu, niż czegoś, co realnie miało związek z rzeczywistością. Jarosław Kaczyński prezesem po raz ostatni, zgodnie z zapowiedziami. Tak pan prezes deklarował. Na razie myślę, że jego wybór jest niezagrożony, znając nastroje w partii, tak mogę powiedzieć. Jest w końcu twórcą sukcesów Zjednoczonej Prawicy, twórcą tego sukcesu, że przez drugą kadencję Sejmu możemy realizować nasz program. Myślę, że nikomu ręka nie zadrży, kiedy będzie głosował. A co będzie po końcu tej kadencji, no to zdecyduje sam pan prezes, zdecyduje kolejny kongres. To zanim porozmawiamy o tym, co ewentualnie przed końcem kadencji, to zapytam o to, co jeszcze w tym roku się może wydarzyć i czy wydarzy się to, że Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, żeby zająć się tylko i wyłącznie partią, żeby przygotować ją do wyborów parlamentarnych. Tak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, nieoficjalnie, że prezes Kaczyński jednak odejdzie ze stanowiska wicepremiera, no i że możliwa jest jesienią większa rekonstrukcja rządu. Czy prezes odejdzie z rządu, albo jakie jest pana zdanie w tej sprawie? To nie jest kwestia nieoficjalna. Sam Jarosław Kaczyński mówił o tym w jednym z wywiadów, że jego obecność w gmachu przy Alejach Ujazdowskich, czyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest tymczasowa. Ograniczona czasowo, że przed wyborami w 2023 roku będzie trzeba się bardziej skupić na przygotowaniu Prawa i Sprawiedliwości właśnie do tychże wyborów, ale na razie jeszcze prezes Kaczyński ma wiele obowiązków związanych z funkcją, którą pełni. Wicepremiera odpowiedzialnego za obszar bezpieczeństwa. To są kwestie dotyczące i obronności, i zarządzania kryzysowego. Bardzo wiele wniosków wyciągnęliśmy z czasu pandemii. Co działa, a co mogłoby działać lepiej, to na pewno trzeba będzie wszystko wdrażać. Więc na razie jeszcze dużo pracy, a oczywiście wiadomo, że przed wyborami może być konieczność podjęcia takich decyzji, że należy się bardziej skupić na funkcji. Czyli na razie misja pana prezesa w rządzie się nie skończyła. Misja pana prezesa w rządzie trwa. Z tego co wiem, Jarosław Kaczyński ma wygłosić wystąpienie na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. To będzie oczywiście zamknięty dla mediów, dla publiczności kongres tym razem. Słyszałem, że nie ma być najmilej, że Jarosław Kaczyński jednak ma wypunktować rzeczy, które mu się nie podobają. Między innymi to, jak no, część działaczy Prawa i Sprawiedliwości, część parlamentarzystów rozsiedziała się w spółkach Skarbu Państwa, nominując oczywiście nieformalnie swoje rodziny w tychże spółkach, w podległych państwu instytucjach. Czy tak faktycznie będzie, panie pośle? Czy powinno tak być? Czy jest z tym problem? Jeśli chodzi o wystąpienie prezesa PiS, to tak, to oczywiście jest ono elementem kongresu i w tej formie sprawozdania z dotychczasowej kadencji, ale oczywiście również jako wystąpienie polityczne na przyszłość do delegatów, do członków partii. I rzeczywiście no, te sprawy były też poruszane chociażby na niedawnym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Nie jest to
nie jest to tajemnicą. Będziemy rozmawiać szczerze między sobą o tym, co było dobre w ciągu ostatnich lat, o tym, co poprawy wymaga, o tym, co może jeszcze nie do końca się udało. To według prezesa poprawy chyba wymaga, dlatego chyba chcecie przeforsować w najbliższym czasie tę ustawę antysitwową. Czy pan to potwierdza, panie rzeczniku? Jeśli chodzi o ustawy, rozumiem te, nad którymi pracujemy w porozumieniu z Pawłem Kukizem. Na początek, na pierwszy ogień idzie ustawa antykorupcyjna, poszerzona, która rzeczywiście wprowadza ograniczenia, jeśli chodzi o posłów, ale również jeśli chodzi o samorządowców i spółki samorządowe. Tutaj jesteśmy z Pawłem Kukizem dogadani i myślę, mam nadzieję, że większość sejmowa, i to taka duża większość, da wyraz temu, że przejrzystość w życiu publicznym, jasne reguły są czymś dobrym. Ale to zakończy to, ta ustawa, ustawa antysitwowa, no to zjawisko panoszenia się, mówiąc już bardzo brzydko, za co bardzo przepraszam, tego panoszenia się rodzin, działaczy, i to ja nie mówię tylko o Prawu i Sprawiedliwości, chociaż akurat w tym przypadku tak, bo to jest zjawisko szersze, no po tych instytucjach państwowych, po spółkach Skarbu Państwa, no to bardzo razi jednak nie tylko wyborców, ale samych działaczy PiS-u. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę i pewne nie najlepsze praktyki no, nie pojawiły się wczoraj, nie pojawiły się przedwczoraj. Rzeczywiście towarzyszą nam przez ostatnie 30 lat. I kwestia oczywiście tego, jak kto na to reaguje. Czy ktoś widzi, że jest problem, widzi i jest w stanie nawet swoje własne błędy wskazać i je naprawiać, no, czy udaje, że sprawy nie ma. No, my zdajemy sobie sprawę, że partie polityczne nie składają się z aniołów, że do polityki nie idą wyłącznie ludzie o mentalności średniowiecznej. Ale będziecie, ja rozumiem, wyłapywać tych ludzi nie będących aniołami akurat pod tym względem. Krótko mówiąc, będziecie reagować. Tak, jesteśmy świadomi niedoskonałości i systemu, i niedoskonałości ludzkich, ale równocześnie no, uważamy, że nie należy się temu poddawać. Panie pośle, jaki będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich? Ja przypomnę tylko naszym widzom i słuchaczom, że jutro o 16 mija czas, w piątek mija czas zgłaszania kandydatur. Czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle będzie miało swojego kandydata? O tym zdecydujemy w najbliższych kilkunastu godzinach, jak ostatecznie ta sytuacja się rozwinie. Jeżeli zdecydujemy zgłosić kandydata, to będzie to jak zwykle kandydat gwarantujący niezależność na tym stanowisku, będzie to kandydat gwarantujący merytoryczną pracę, nie wciąganie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w bieżące spory polityczne. To jest ciekawe, panie pośle, co pan powiedział, na co zwróciłem uwagę, że jeszcze nie jest przesądzone, że w ogóle ten kandydat państwa, z państwa partii będzie. Mówił o tym dziennikarzom szef klubu, a to formalnie posłowie i klub parlamentarny zgłaszają kandydata, że jeszcze zobaczymy, jakie będą ostateczne decyzje. Mamy też kandydatury, o których rozmawiamy, które analizujemy, które konsultujemy. Tak jak mówię, no do jutra będziemy wszystko wiedzieć. Ale rozumiem, że już jeśli pojawi się kandydatura, to nie będzie to polityk, nie będzie to senator, nie będzie to poseł, nie będzie to działacz Prawa i Sprawiedliwości. Czy może pan to potwierdzić? Na tę chwilę raczej wśród tych kandydatur osób odpowiadających temu opisowi nie ma. Dwa dni temu rozmawiałem z Janem Śpiewakiem. O nim napisał Rafał Woś-Tekst, że byłby doskonałym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja zapytałem Jana Śpiewaka, czy gdyby został wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość na kandydata, to by się zgodził? On powiedział, że bardzo chętnie. Nie planujecie, rozumiem. Wśród tych nazwisk nie ma nazwiska Jana Śpiewaka. Rozumiem. Chociaż doceniam jego walkę z dziką reprywatyzacją w Warszawie. No, walkę, która mam nadzieję niedługo osiągnie szczęśliwy finał w postaci tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. A to będzie wykładowca akademicki, profesor, autorytet ponadpolityczny?
Nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale są to osoby będące praktykami, mające dużą wiedzę, duże doświadczenie, również, jak sądzę, akademickie. Panie pośle, czy spodziewa się pan po Kongresie Prawa i Sprawiedliwości kolejnych odejść z klubu parlamentarnego? Tak zapowiada Małgorzata Janowska, jedna z polityków, polityczek, którzy opuścili szeregi klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ona powiedziała o tym w Wirtualnej Polsce, że spodziewa się odejść. Mówi o tym również Zbigniew Giżyński. A jakie są pana przysłuchy i przypuszczenia w tej sprawie? Nie dziwię się kolegom i koleżankom, którzy odeszli, że próbują stworzyć takie wrażenie, że to nie jest coś nadzwyczajnego, że to jest w porządku, że to nie jest jednak wyraz nielojalności, nawet nie wobec kolegów partyjnych, ale wobec tych wyborców, którzy ich poparli na liście Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak, no oczywiście niczego się nie przewidzi w 100%. Ja jednak mam nadzieję raczej na przyjścia, może na powroty, niż biorę pod uwagę odejścia. Panie pośle, ja zapytam pana jako parlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości, jak to wygląda, bo Zbigniew Giżyński, jeden z polityków, którzy odeszli z klubów, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi o zamordyzmie w klubie Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma tam dyskusji, że są posłowie na SMS-a, czyli nie ma dyskusji. Państwo jako parlamentarzyści dostajecie pewne wytyczne, jak głosować, ale swojego zdania wyrazić nie możecie. Czy faktycznie odczuwa pan ten zamordyzm, panie pośle? No to jest opis kompletnie nieprzystający do rzeczywistości w klubie Prawa i Sprawiedliwości. No, może po kolei. No. Dyskusje na klubach oczywiście już się odbywają. No, faktem, przez ostatni rok nie bardzo odbywały się kluby, no ale dlatego, że mieliśmy do czynienia z pandemią. No, to jest sytuacja obiektywna, tak samo jak, nie wiem, nie odbyło się walne zgromadzenie w mojej spółdzielni mieszkaniowej, no ale trudno o to kogokolwiek winić, ale ostatnio mieliśmy posiedzenie klubów przy Susze, gdzie dyskusja była jak najbardziej na sali obecna. To jest jedna sprawa. No, druga sprawa, głosowanie. No, jeżeli już mamy ostateczne wersje ustaw na sali plenarnej i głosujemy, no to stanowisko klubu jest stanowiskiem klubu, ale praca nad ustawami trwa w komisjach i tam wielokrotnie przecież jest okazja do tego, żeby dyskutować, żeby zgłaszać ewentualne uwagi, poprawki i to wszystko. Ale SMS-y z wytycznymi są, jak w każdej partii. Panie redaktorze, jeżeli mamy głosowanie kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset, i no system jest tak skonstruowany, że jest to tam poprawka numer 1, poprawka numer 3 i 5, to poseł, który nie pracował nad daną ustawą, a przecież no, znamy te ustawy, nad którymi pracujemy w komisjach, nie znamy wszystkich ustaw, w każdej partii musi wiedzieć, jasne, czego. Proszę się nie martwić, dotyczy. Nasz program trwa tylko 25 minut, a ja też dostaję SMS-y z wytycznymi od swojego wydawcy. Panie rzeczniku, panie pośle, wspomniał pan o posiedzeniu klubu parlamentarnego w Przysusze. Ten klub zebrał się niedawno. Czy to prawda, że prezes Jarosław Kaczyński obiecał parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości powrót do podwyższenia pensji dla polityków? Żadnych obietnic tam nie składano. Ale czy była o tym mowa? Faktycznie temat się pojawił, bo on wraca również na sejmowych korytarzach. Ja od posłów wielu partii, czy w zasadzie większości klubów, nieraz słyszałem, że jest to szerzej. No, nie dotyczy to tylko parlamentarzystów, bo to jest zawsze taka niezręczna sytuacja i zarzut, że zajmujemy się sami sobą i jeszcze chcielibyśmy sobie dawać podwyżki generalnie. Dotyczy to administracji publicznej, kwestia wynagrodzeń chociażby sekretarzy czy podsekretarzy stanu, które są czasami nieadekwatne. Ja nie chcę tutaj być, absolutnie wcielać się w dziennikarza tabloidu i populisty i tutaj wzniecać larum, że politycy powinni zarabiać więcej, bo pewnie powinni. Tylko czy będzie powrót do tego tematu w wakacje, tak jak miało to miejsce, zdaje się, 2 lata, 3 lata chyba, 2 lata temu. Czy
pod osłoną wakacyjnej aury znowu zbiorą się różni politycy, różni liderzy klubów parlamentarnych, usiądą i stworzą projekt ustawy, która podwyższy te pensje. Czy spodziewa się pan tego w najbliższych miesiącach? Na razie nic nie wiem o tego typu planach. Panie pośle, w tym samym dniu, w którym odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, prawdopodobnie z Donaldem Tuskiem, któremu wczoraj rękawice rzucił Rafał Trzaskowski. Czego się pan spodziewa i czy nie obawia się pan, że to, co się wydarzy niedaleko was na Radzie Krajowej Platformy, przykryje Kongres Prawa i Sprawiedliwości? Kongres Prawa i Sprawiedliwości, tak jak mówiliśmy na początku, jest wydarzeniem wewnątrzpartyjnym, odbywa się zgodnie z wymogami statutowymi i nie zależy nam na tym, żeby się z kimkolwiek ścigać, jeżeli Platforma ma takie ambicje, a głównie jak widzimy z tego opisu nawet to wygląda, zajmuje się sama sobą, mamy tam jakąś walkę o władzę, walkę o wpływy. Ale czy nie boicie się Donalda Tuska? Zapytam wprost. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się Donalda Tuska? Panie redaktorze, a czego tu się mamy obawiać? No, przebrzmiały gwiazdor próbuje po raz kolejny wrócić, no to się udaje tylko w amerykańskich filmach. A może Rafała Trzaskowskiego się obawiacie? No, on chyba pierwszy raz zadeklarował, że mógłby i nawet chciałby zostać szefem Platformy Obywatelskiej. Jednak 10 milionów głosów w kampanii w wyborach prezydenckich, no to jest niezły kapitał, przyzna pan. Nas naprawdę nie fascynuje walka o władzę w Platformie Obywatelskiej. Platforma chce się zajmować sama sobą, jej prawo. My jednak skupiamy się na rzeczach ważniejszych, na gospodarce, na wprowadzaniu Polskiego Ładu, na dalszym ciągu walce z pandemią. No, oczywiście Rafał Trzaskowski zebrał dość imponujący wynik w drugiej turze wyborów. Nadal jednak przegrał z Andrzejem Dudą, a mam wrażenie, że to jednak jest poparcie dość efemeryczne, bo przecież już zaraz po wyborach miał powstać wielki ruch społeczny, który miał konsumować, mówiąc nieelegancko, to poparcie. Dość szybko okazało się, że ani ruch nie powstaje, ani duża część tych wyborców to wcale nie kocha Rafała Trzaskowskiego. Po prostu no, zagłosowali tak, bo z jakiegoś powodu nie chcieli poprzeć Andrzeja Dudy, a reprezentują całe spektrum sceny politycznej i na pewno te głosy nie przynależą do Rafała Trzaskowskiego. Dostrzegam jedno podobieństwo między panem a Donaldem Tuskiem. Myślę, że nasi widzowie i pan się zaskoczy. Donald Tusk w pewnym sensie dzieli społeczeństwo. Pan również podzielił ostatnio społeczeństwo, publikując zdjęcie zupy truskawkowej na Twitterze. No naprawdę byłem zdziwiony, jak politycy i dziennikarze uruchomili się, komentując ten post. Większość zwolenników jednak, znaczy więcej przeciwników było tejże zupy truskawkowej. Ja akurat zaliczam się do zwolenników. Jak pan się z tym czuje? Przede wszystkim myślę, że to może być ciekawy przyczynek do analizy sytuacji politycznej, jeżeli zdjęcie zupy takie emocje wzbudza, ale faktycznie i wiem, że pewnie będzie to jedna z bardziej kontrowersyjnych moich wypowiedzi. Jestem ogromnym zwolennikiem zup owocowych serwowanych na zimno w czasie upałów. Nie ma nic, no właśnie, nie ma nic lepszego. Ja byłem zdziwiony, kiedy ktoś napisał, że taką zupę się je na ciepło. No przecież oczywiście, że się je na zimno. Tak, to ten poziom ignorancji tego komentarza był zdumiewający, ale poważnie rzecz biorąc, no faktycznie wiele osób ma bardzo złe wspomnienia z czasów dzieciństwa. U mnie w domu zupy owocowe były obecne od zawsze i zarówno ja, jak i mój brat bardzo je lubimy. A prezes Kaczyński jest zwolennikiem zup owocowych, czy raczej należy do tej grupy przeciwników? Czy może nie zabiera w tej sprawie zdania? Nigdy z nim o tym nie rozmawiałem. Nie mam pojęcia, jaki jest jego stosunek do zup owocowych. Jestem ciekawy, czy stanie się to jednym z tematów Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, skoro ten temat wzbudza tak duże emocje. Panie pośle, panie rzeczniku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Udanych, owocnych, nomen omen obrad. Miłego dnia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia wszystkim Państwu. A to był Tweet Wirtualnej Polsce. Widzę się z Państwem jutro o godzinie 8:30. Dobrego dnia.